Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, wiecie, że tu jest teren prywatny? Nie wiemy, proszę pana. Aha, to informujemy. Tu jest teren prywatny. Cała tutaj ta... A do kogo to należy, pan mi powie? Do właściciela tutaj od Toritala, od Fiata. A czy pan jest tym właścicielem? Nie, nie jestem. To ja bym chciał porozmawiać z tym właścicielem, proszę pana, bo ja od pana nie chcę słuchać tej żadnych... Odjedźcie mi stąd, bo od pana kolegi, proszę pana. Ja nie mówię, że macie odjechać. Informuję, tak, że to jest teren prywatny i właściciel może... Tak? Dokładnie. A my ze świata mamy pozwolenie, także się skontaktować ze swoim przełożonym, ze swoim szefem i wtedy porozmawiać z nim, dobrze? A może pan to pozwolenie pokazać? Proszę do ruchu drogowego wtedy przyjść z szefem. Bo tak się składa, że osobiście mamy od szefa pozwolenie. Świata, proszę pana. I pana na piśmie to macie? Pana kolegi, słucham? A na piśmie to macie? Tutaj nie, może? Nie, pana słownie. Ach, słownie. A pan ma coś od tego szefa, że my tu nie możemy stać, przepraszam? Bo pan z tego co ja wiem, to jest pracownikiem tylko, tak? Kim jestem tutaj, to już jest moja sprawa. Także doskonale, proszę pana, proszę przyjść z szefem albo udać się na skargę do Komendy Miejskiej. Do widzenia, nie utrudnia pan tutaj, ani pana kolega, proszę, bo przejazd tutaj jest jak najbardziej drożny. Ale ja nie mówię, że to się utrudnia. Także dobranoc. Panu bardzo panu uprzejmy widzę. Bardzo, bo pana kolega w tej chwili przyjechał, zezwał nas, nie powie.